Witam Państwa bardzo serdecznie w piosence o porcelanie w Dworze Miłosza na spotkaniu z szczególnymi dwoma gośćmi, których chcę Państwu przedstawić i od razu chcę, żebyśmy ich przywitali. Jacek Moskwa jest z nami. Witamy bardzo serdecznie. Ksiądz Tomasz Dostatni. Księdza dominikanina wielu tutaj z nas już traktuje jako domownika niemalże w Krasnobrudzie, bo zawsze mamy tutaj i rekolekcje, i inne spotkania, które w ciągu roku się też odbywają. No natomiast szczególną okazją jest postać księdza Jana Ziei, która doczekała się biografii Jacka Moskwy. Chociaż to nie jest jego pierwsza praca na temat tego niezwykłego człowieka. I dla nas jest to z jednej strony refleksja o tym, czy jeszcze autorytet coś może znaczyć w tym świecie. Czy ten świat, w którym ksiądz Zieja, no nie wiem, gdybyśmy Jacka Kuronia spytali o jego autorytet, myślę, że nie wahałby się odpowiedzieć, że jest nim przynajmniej między innymi ksiądz Jan Zieja. Był taki świat, gdzie były takie autorytety. Czy to jeszcze dzisiaj do nas przemawia? Czy to jest jeszcze tradycja żywa? No ale też spotykamy się 1 sierpnia. Dzień Powstania Warszawskiego, a wokół księdza, który był kapelanem i spowiednikiem powstańców warszawskich. Więc to też na pewno będzie w tle tej rozmowy, tak jak będzie w tle w ogóle wojna, bo pytanie o postawę moralną podczas wojny było dla księdza Zieli czymś bardzo ważnym, zasadniczym i nie myślę, żebyśmy ten temat podczas dzisiejszego spotkania też ominęli. Więc tym bardziej się cieszę. Witam Was bardzo serdecznie. Oddaję... Witajcie. I oddaję głos, bo zaczniemy od filmu. Także chciałbym Państwa prosić, żebyście właśnie tutaj może na ten początkowy moment usadzili się tak, czy nawet podeszli, żeby zobaczyć fragment filmu o księdzu Dziei, o którym parę słów powie Jacek Moskwa. Bardzo proszę. Historia tego powstania, tego obrazu jest dosyć niezwykła. W roku 1985, kiedy przeprowadzałem przez 2 tygodnie rozmowy z księdzem Zieją, które stały się później podstawą książki Życie Ewangelią, spisane przez Jacka Moskwę, która ukazała się najpierw u Palotynów w Paryżu, a później, to jest właśnie paryskie wydanie, a później miała kilka wydań także w Polsce. Obcując z nim, przekonałem się, że właściwie pisanie o nim jest czymś bardzo kalekim, niedoskonałym, bo bardzo trudno byłoby oddać jego fizyczność, jego sposób zachowania się. Duchowość, która jakby wypełniała tego człowieka, niezwykle szczupłego, wysokiego, chudego. Mogę go porównać tylko z Józefem Czapskim, który bardzo, bardzo, bardzo był podobną osobowością, który i też podobny był wiekiem, tak bardzo angażował się aż do łez, zarówno Czapski, z którym też przeprowadzałem w Paryżu wywiad, jak i ksiądz Zieja, po prostu cały ten duch z nich promieniował i dlatego chciałem zrobić. Myślałem, że należałoby zrobić film, ale wtedy byliśmy po prostu dziennikarzami pozbawionymi pracy. Nie mieliśmy dostępu do kamer filmowych, telewizyjnych. Przyjaźniłem się z Krzysztofem Zanussim. On wtedy miał taką propozycję po śmierci Pier Paolo Pasoliniego, wybitnego włoskiego reżysera, poety, żeby nakręcić film o świętym Pawle według
scenariusza właśnie Pasoliniego i poprosił mnie, czy nie mógłby pójść ze mną do księdza Ziei, żebyśmy trochę porozmawiali o świętym Pawle, ale on chciał sobie wyobrazić kogoś takiego, takiego proroka, przywódcę religijnego. Poszliśmy, ja po tym spotkaniu usiłowałem namówić Krzysztofa, żeby nakręcić film o nim, ale trochę mnie zawiódł, bo powiedział, no ja, wie pan, jestem reżyserem filmowym, potrzebuję bardzo skomplikowany sprzęt, dużą kamerę, na taśmie filmowej musiałbym to robić, no potrzebne są pieniądze, potrzebne są rozmaite inne warunki do nakręcenia filmu. I razem z, w związku z tym pomysł upadł, razem z Krystyną Mokrosińską, wybitną także reżyserką filmów dokumentalnych, moją przyjaciółką, wtedy także wybitą przez generała Jaruzelskiego z orbity normalnego życia, wciągnął ją w tą imprezę. Ona prowadziła kiosk z kwiatami na ulicy generała Świerczewskiego, obecnie Solidarności. Nie mieliśmy sprzętu. Przyjaciel nasz wspólny, Michał Puchojemski, pracował dla amerykańskiej telewizji. Nakręciliśmy wywiad, właściwie był to monolog księdza Ziei, ja byłem z drugiej strony kamery. Nakręciliśmy cały ten materiał na taśmie NTSC. To jest zupełnie inny system, który trzeba konwertować na ten system, który używany jest w Europie. Krystyna schowała to, nie mieliśmy możliwości dokończenia tego filmu. Krystyna schowała to pod schodami w swoim domu na Żoliborzu. Po śmierci księdza Ziei, która nastąpiła już w wolnej Polsce w 1991 roku, wróciliśmy do tego pomysłu i tak powstał film W duchu i w prawdzie. Pokażemy Państwu, nie jesteśmy w stanie wyświetlić go w całości, chyba że po dzisiejszym spotkaniu. Zresztą ja mogę zostawić jedną kasetę, więc można zrobić osobny, będzie można zrobić osobny pokaz tego filmu, jeśli Państwa zainteresuje. Chciałbym jednak, żeby Państwo posmakowali tej osobowości, tego człowieka, o którym będziemy rozmawiali, bo bez jego fizyczności to wszystko byłoby bardzo, bardzo abstrakcyjne. No to jeśli możemy pojechać, to panie operatorze. Byłem w seminarium duchownym w Sandomierzu, to mi o kapłaństwie mówiono bardzo piękne rzeczy. O godności kapłańska, godność kapłańska. Mówiono mi, że Matka Boża nie ma tej godności, bo ona nie może mszy święte odprawiać, a ty będziesz mszę święte odprawiał i będziesz sprowadzał Pana Jezusa na ołtarz tutaj. Pana Jezusa, ty będziesz, taką będziesz miał godność, tak mówiono. Potem przechodziły te sprawy, te myślenia ku czemuś innemu. Właśnie ku temu, co się na początku dzisiaj przypomniałem, Pan Jezus powiedział, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus jest jedyny kapłan w religii chrześcijańskiej. Jedyny kapłan, jedyny pośrednik między grzesznymi nami a Bogiem. I święcenia kapłańskie, przyjęcie święceń kapłańskich, to jest dopuszczenie mnie, grzesznika, każdego grzesznika, do udziału w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Są to jedyne zachowane zdjęcia księdza Ziei.
jest jeszcze w Muzeum Powstania Warszawskiego, jest bardzo krótki, właściwie kilka czy kilkanaście klatek, fragment filmu z pogrzebu jakiejś kobiety w czasie Powstania Warszawskiego na Mokotowie, kiedy ksiądz Jeja przemawiał, ale to tylko taki bardzo, bardzo króciuteńki fragmencik. A to są jedyne... Filmów powstało kilka o księdzu Ziei, ostatnio film fabularny także, ale zdjęcia autentyczne są tylko w tym filmie. Ja tylko mam prośbę, bo ten mój nie działa. To może się będziemy zmieniać. Proszę Państwa, pretekstem tego dzisiejszego spotkania na pewno jest ta książka Jacka Moskwy, biografia księdza Ziei, niewygodny prorok, ale też Krzysztof Czyżewski, rozpoczynając, pokazał ten kontekst, dzisiaj rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Ja chciałbym taką pierwszą perspektywę zakreślić i zapytać Jacka Moskwę. Tutaj nawet w tym filmie widzieli Państwo ten moment mówienia o tym, że ksiądz Zieja był kapelanem. Tak, był kapelanem i w czasie wojny polsko-bolszewickiej był kapelanem w 1939 roku i w Powstaniu Warszawskim. Ale ksiądz Jan Zieja był bez wątpienia skrajnym pacyfistą. Państwo słyszeli takie zdanie, które tu padło, co robi wojna z życiem. Ten stary człowiek, prorok, jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy, mówi w bardzo prosty sposób, co robi wojna z życiem. I chciałbym autora biografii o to zapytać, jak Zieja się w tym odnajdywał. Był skrajnym pacyfistą, bo uważał, że wojna jest barbarzyństwem, że wojna zawsze jest klęską człowieka, na wojnie po prostu giną ludzie. Odsuwam wszystkie wymiary polityczne, ale wymiar po prostu ludzki. A zarazem szedł na tą wojnę. Jako ksiądz, jako kapelan. Jak pan to widzi, jako człowiek, który go znał, z nim rozmawiał, pisał o nim, jeszcze znowu za chwileczkę o tej drugiej książce. Jak on to łączył? Gdzie znajdował siły? Gdzie znajdował sens bycia kapelanem, bycia z żołnierzami na przestrzeni no, 20 paru lat, tak? Od 20 roku do 45, to jest 25 lat. A zarazem jego poglądy uważał, że ludzie nie powinni się zabijać. To jest jedna z tajemnic księdza Ziei, o którą ja go pytałem, pytał Jacek Kuroń, z którym się bardzo ksiądz Zieja przyjaźnił. W tym filmie, tam w dalszej części, jest też fragment Jacka wypowiedzi, kiedy on mówi, dzięki niemu ja jestem chrześcijaninem. To jest właściwie w ustach właśnie Jacka Kuronia wypowiedź niezwykła, wypowiedź właściwie rzucająca jakieś nowe światło na jego osobowość, bo on nie był w takim katechizmowym znaczeniu przecież chrześcijaninem. Miał wiele wątpliwości, kiedy siedział w więzieniu zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego. Jego koledzy w tym internacie czy więzieniu strajkowali, żeby móc chodzić na mszę. Wywalczyli to, a on nie chodził z nimi na tę mszę. Ksiądz Zieja był niesłychanie otwarty na ludzkie osobowości, na ludzkie wątpliwości. I wiele tajemnic z nim się wiąże. I jedna z nich, o którą właśnie pytał Jacek Kuroń, Adam Michnik, Romaszewski, który za chwilę miał o tym mówić, Jak to jest, że kapelan, bo on był nie tylko kapelanem w 20 roku, w 39, ale w 39 roku
odprawiał mszę dla żołnierzy niemieckich, kiedy był w niewoli. Potem był kapelanem Szarych Szeregów, tej legendarnej młodzieży, która prosto od spowiedzi u niego, czy ze mszy przez niego odprawianej na ulicy Wiślanej w Warszawie, brała pistolet i szła zabijać. Potem był kapelanem także batalionów chłopskich Komendy Głównej Armii Krajowej. No, po prostu był przez całe życie dorosłe kapłańskie kapelanem. I tu jest ta tajemnica, która polega na tym, jak to jest. Jak to jest? On opierał to na bezwzględnym przestrzeganiu prawa Bożego: nie zabijaj. Nie będziesz zabijał, biblijne przykazanie obowiązuje bezwzględnie. No ale przychodzi taki człowiek, który idzie zabijać. On dawał sumieniu człowieka wielką autonomię. Mówił, że on jako kapłan ma zadanie, żeby powiedzieć: to jest czarne, to jest białe. Tak, tak, nie, nie. Ale ty decydujesz, człowiecze, sam musisz zdecydować, ważyć na szali, czy wolno ci pójść zabijać, bo bronisz najbliższych, bronisz ojczyzny. Masz rozmaite uzasadnienia tego właśnie zabijania. I to jest, ja porównałbym go, tu ojciec ostatnio oczywiście wyjaśniłby to nieporównanie lepiej, ale właściwie porównałbym go z kardynałem Newmanem, który w swoim nauczaniu też tak bardzo uwypuklał rolę indywidualnego sumienia, że to indywidualne sumienie, oczywiście prawidłowo ukształtowane, jest najwyższym sędzią. Nie jest nim kapłan, nie jest nim pismo, ale indywidualne sumienie, które musi niestety wybierać między dobrem i złem. Władysław Bartoszewski opowiadał mi kiedyś, że kiedy wyszedł z Auschwitz, z Oświęcimia, był młodym człowiekiem i wrócił do Warszawy. I właściwie nie widział sensu swojego życia. I spotkał księdza Jana Ziemię. I mówi, że poszedł do niego do spowiedzi i Ziemia mu ustawił go na całe życie. On sobie zadawał pytanie, dlaczego on ocalał i wyszedł z obozu koncentracyjnego. A Ziemia mu powiedział, to mi mówił Bartoszewski, że jeśli ty żyjesz, a byłeś w tym piekle, to znaczy, że masz o tym mówić. Masz o tym, używając tego słowa, dawać świadectwo. I Władysław Bartoszewski mówi, że to ustawiło go i na czas wojny, i po wojnie, żeby jednak pokazywać, że istnieje piekło, ale też istnieje jakiś moment, żeby przed nim przestrzegać. Panie Jacku, ja bym chciał teraz się zatrzymać, żebyśmy mogli pokazać, nakreślić postać, jeszcze idąc dalej, księdza Ziemi, nad tytułem pana biografii. Niewygodny prorok. Może najpierw to słowo niewygodny. Ja nie chcę streszczać życia Ziemi, bo ja go nigdy nie spotkałem. Ja zaraz powiem, jak ważna dla mnie była ta pierwsza pana książka. Ale co to znaczy, że Ziemia był niewygodny? No cóż, on był bardzo wiernym synem Kościoła, ale jednocześnie widział od czasu tego seminarium w Sandomierzu, a być może jeszcze wcześniej, od pierwszej fascynacji Ewangelią, kiedy kupił takie na ulicy w Warszawie, on, chłopak wiejski, który przyjechał do szkoły w Warszawie, kupił takie zeszyciki, w których skreszczona była Ewangelia. Ksiądz Ziemia uważał, że ta Ewangelia powinna go prowadzić i widział w Kościele, będąc wiernym synem Kościoła, widział, że ta Ewangelia jest właściwie
niespełnionym ideałem. Bardzo silnie podkreślał potrzebę kościoła ubogiego. To był jakby drugi filar obok tego nie zabijaj, to kościoła ubogiego w duchu świętego Franciszka z Asyżu. I mówi, że w seminarium w Sandomierzu większość jego współtowarzyszy tej nauki szła po prostu, wybrała taki zawód, niewątpliwie szczerze, niewątpliwie w zgodzie ze swoim sumieniem, no ale widzieli w tym po prostu sposób na spędzenie względnie dostatniego życia, wykonując zawód, te wszystkie czynności religijne, sprawując sakramenty. On nigdy nie brał pieniędzy za potrzeby, za posługi religijne. To bardzo utrudniało mu karierę. Właściwie tylko raz mógł rozwinąć skrzydła jako duszpasterz parafialny na Polesiu, gdzie po tym jak biskup jego macierzysty Ryks powiedział, że nie mogę dać takiemu księdzu parafii, bo on będzie demoralizował parafian i będzie demoralizował innych księży, jeśli nie będzie brał pieniędzy. I w związku z tym tułał się jako wikary to tu, to tam, w Kozienicach, w innych miejscowościach w Zawichoście. I ktoś powiedział, że jest w Polsce taki biskup, który go weźmie. To biskup Łoziński w najbiedniejszej diecezji ówczesnej Polski, w głębokim Polesiu. I tam do niego, tego kandydata dziś na ołtarze, ksiądz Zieja pojechał. Był tam i szefem akcji katolickiej, dostał w miejscowości takiej polskiej wysepce na Białorusi, w Łachiszynie, dostał własną parafię, ale też była jakaś skarbona tylko przy wejściu do kościoła na dobrowolne ofiary. Nigdy nie brał pieniędzy. I to jest też bardzo, bardzo ważny jego rys, jego sylwetki duchowej. Widział też wiele, wiele na przykład rozmyślał nad tym, czy właściwie nie należy jednak stworzyć jakiejś możliwości sprawowania kapłaństwa dla ludzi żonatych. Myślał o wielu sprawach, z którymi Kościół XXI wieku prędzej czy później będzie się musiał zmierzyć. No i to wszystko jest razem zebrane, zwłaszcza tego przemyślenia z ostatnich lat, składają się na taką wizję człowieka no, dosyć niewygodnego. No, nawet nasz polski papież no, błogosławił te wojskowe oddziały, wzruszał się, kiedy biskup Głódź zorganizował śpiewy, że wojsko śpiewało pieśni kościelne. No, ksiądz Zieja był daleki od tego militaryzmu i tego neomilitaryzmu, w który niestety w tych warunkach obecnych wpadamy wszyscy. A Jacek użył takie sformułowanie, charakteryzując księdza Zieję, oczywiście jako przeciwstawienie, że dostatnie życie, ja się nazywam dostatnie, więc mi to, jak gdyby usłyszałem to. Ja się gorzej nazywam. Tylko ja nie wiem, co pan Jacek robi ze swoim nazwiskiem, ale ja często, jak do kogoś dzwonię, to mówię nędza zakonna dostatnia. I chociaż jest to nagrywane, to muszę powiedzieć, że jedyna osoba, która na to nie zareagowała dowcipnie, to jest pewien polski kardynał, ale przez grzeczność nie będę wymieniał jego nazwiska. Ale w tej książce drugiej, jeszcze za chwileczkę wrócimy, ta książka dla mnie była niesamowicie ważna, kiedy się ukazała. Ja nigdy nie spotkałem księdza Zieji, chociaż byłem już księdzem, jak on umierał, ale mieszkałem za granicą.
Ta książka była dla mnie bardzo ważna, ponieważ to była lektura, która pokazywała mi wartość, no właśnie, życia Ewangelią w sposób radykalny. Ja mam w głowie wiele obrazów z tej rozmowy z księdzem Zieją, ale jeden już chcę tutaj przypomnieć. On kiedyś wstąpił do kapucynów, do franciszkanów, bo chciał prowadzić bardziej radykalne życie. I po kilku miesiącach się wyprowadził i w tej książce jest mowa dlaczego. Kapucyni mieli kuchnię dla ubogich. I on zobaczył, jak gotują w wielkim garnku jakąś zupę, żeby dać tym ubogim. To są lata 20. XX wieku. Ale tak jak pamiętam, może trochę tutaj skreślam, ale zobaczył, że oni dla siebie gotują na mięsie, a dla tych ubogich to mięso wyciągają, żeby ta zupa była taka, no, jakby to powiedzieć, chudsza. I to dla niego było nie do zaakceptowania. Uważał, że dokładnie odwrotnie. Ale chciałbym to drugie słowo, niewygodny, ale prorok. W jakim znaczeniu słowa, rozumiem, że biblijnego, że ewangelicznego, Jan Zieja był prorokiem. Nie chodzi tylko o to, że miał długą, białą brodę, był, tak wyglądał, jak sobie wyobrażamy proroków, tak? Ale o jakie rozumienie słowa prorok tutaj chodzi? Jest tutaj jeden z moich przyjaciół z tamtych lat, Paweł Śpiewak. Razem przyjaźniliśmy się z Marcinem Królem, który posłał mnie właśnie w imieniu miesięcznika Znak do księdza Zieje, żeby nagrać takie wspomnienie mówione, i ja sobie uświadomiłem, że to jest materiał na książkę. Marzyłem o takiej książce, żeby rozmawiać z kimś takim, właśnie z prorokiem. W przedmowie do Życia Ewangelią cytuję Martina Bubera. Jest taki jego cytat, który mówi, kim jest prorok. Otóż prorok jest bezbronny. Prorok staje bezbronny przed królem i mówi prawdę. Mówi prawdę mimo wszystko. Na przykład, ja zresztą, inna moja książka o papieżu Janie Pawle II nosi tytuł Prorok i polityk. Rozmaici moi duchowni przyjaciele kwestionowali ten drugi człon, mianowicie polityk. No, papież nie jest politykiem. Ja uważam, że Jan Paweł II był przede wszystkim politykiem i dosyć dobrym politykiem, wybitnym politykiem. Prorokiem do pewnego stopnia był, ale dlatego nie mógł być takim w pełni prorokiem, bo stała za nim władza. Stała za nim władza, stały za nim powiązania z władzami świeckimi w różnych krajach, kontakty, to wszystko, co nam bardzo imponuje, że Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, że są wizyty składane i tak dalej, i tak dalej. Ale to właśnie odbiera ten sens prorocki osobie papieża. Stoi za nim władza i potem teraz, jak widzimy, pewien kryzys Kościoła po pontyfikacie Jana Pawła II też wynika na tym, że ta władza wyszła na... Wyszły różne sprawy związane z władzą, jak tuszowanie różnych przestępstw, etc., etc. To wszystko jest związane z władzą. A prorok staje i mówi, jest bezbronny. To jest jego główna cecha, bezbronność. On, zresztą chyba w zaproponowanym przez ojca tytule naszego spotkania jest właśnie ta bezbronność. To jest bardzo ważny rys. Jacek Moskwa wywołał Pawła Śpiewaka, więc ja, Pawle profesorze, za chwilę cię też poproszę, bo rozmowa ma charakter interaktywny. Paweł Śpiewak jest socjologiem, jest politologiem, ale pisuje o osobach, postaciach Starego Testamentu. Jeśli dostaniesz 2 minuty za chwileczkę, żeby powiedzieć, jak rozumiesz słowo prorok,
Ja zupełnie świadomie o to zapytałem, bo sobie jeszcze dzisiaj przypomniałem ten wstęp do tej książki, gdzie jest mowa o cytowany Martin Buber. Tak się składa, że ja kiedy prowadziłem wydawnictwo dominikańskie w Drodze, to myśmy wydawali jako pierwsi w Polsce Martina Bubera, akurat opowieści Hasydów. Ale chciałbym teraz jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę z tym słowem prorok. Kiedyś Andrzej Seweryn kilka lat temu powiedział do mnie, że będzie w Lublinie, bo będą kręcili film, który tutaj już pan Jacek wspomniał, o księdzu Ziei. I okazało się, że ten film był kręcony na Starym Mieście, na ulicy Złotej, dosłownie przed wejściem do mojego dominikańskiego kościoła. Ja przyjechałem, zamieniona została ta ulica w Słupsk, w miasto, gdzie po II wojnie światowej ksiądz Jan Zieja był proboszczem i gdzie pracował również wśród Niemców, którzy jeszcze stamtąd nie wyjechali. Ja wyszedłem do Andrzeja Seweryna, a tutaj tylko jedna taka uwaga, że Andrzej Seweryn grał nie tylko księdza Zieja, ale grał też księdza Wyszyńskiego w innym filmie. I Andrzej mi mówi, że w tym filmie, ja nie wiem, państwo oglądając ten film, może nawet na to nie zwrócili uwagę, że jest taki moment, kiedy jest aresztowany prymas Wyszyński i ksiądz Zieja wypowiada takie słowa o nienawiści. I Andrzej Seweryn mi mówi, że tak to wymyślił reżyser, że to są bezpośrednio słowa ojca Ludwika Wiśniewskiego, dominikanina, wypowiedziane na pogrzebie prezydenta Gdańska Adamowicza. I Seweryn podniósł palec i zaczął to odgrywać, tą scenę. Ja mu mówię, Andrzej, ale Ludwik Wiśniewski mieszka w tym klasztorze, poczekaj. Ja poszedłem po ojca Ludwika i to było niesamowite spotkanie, gdzie Andrzej Seweryn powtarzał tą scenę. Powiedział wtedy Robert Gliński, zobaczymy, czy to przejdzie przez kolaudację, bo Telewizja Polska dawała pieniądze na ten film, czy się zorientują. Nie zorientowali się. I tu jest ten moment, jeśli jest mowa o niewygodnym i o proroku, że on nie tylko był skrajnym pacyfistą, ale tak jak rozumiałem, tak jak odczytywałem, właśnie absolutnie jego życie było przeciwstawieństwem jakiejkolwiek nienawiści. I dlatego właśnie taki moment. Paweł Śpiewak. Profesorze, dwie minuty, jeśli można, prorok biblijny. To zaskoczenia. Oczywiście, ale to nie ja, to Jacek Moskwa. Zawsze, kiedy Bóg mówi do proroka, prorok odpowiada hineni. To znaczy, to są słowa, które też słyszymy w ostatniej płycie Leonarda Cohena. To znaczy, oto jestem. Nawet jeżeli prorok broni się przed przyjęciem swojej misji, mówi, oto jestem. Staje i wyrealizuje tę misję. Ale istota tej misji, istota jego chyba działania, to polega chyba, tak mi się wydaje, na tym, że on doświadcza bólu. On krzyczy. To jest człowiek wielkiego bólu, który zwraca się do swojego ludu. Poza Jonaszem, który zwraca się do mieszkańców Niniwy, czyli poza Izraelem, ale wszyscy prorocy działają w Izraelu, on zwraca się do nich w takim poczuciu nieprawdopodobnego bólu, jaki sprawiają oni Bogu, nie spełniając wymagań religii, prawda? Grzesząc, oddając się idolom. I on, prorok, zwraca się do nich, traktując ten zwrot tyleż co głos Boga, tyle co głos własny, który z wrażliwością jakąś niewiarygodną, jakimś słuchem religijnym, prawda, odkrywa to, co nazwałbym to słowem Boga i zarazem naszym niespełnieniem wobec Niego. I to jest ten wielki głos. Trzeba mieć tą odwagę. I jak myślę o księdzu Ziei, teraz powiem jedną rzecz. Coś wiem od Jacka Moskwy, przez jego książki, to mam wrażenie, że to był człowiek proroczy w tym sensie, że go bolało nasze słabości,
że jego bolało to, jak daleko jesteśmy od Ewangelii, tej radykalnie pojętej. Prawda? On był. On jakby, ta sprawa władzy, to jest drugorzędna w pewnym sensie. Bo to zawsze władza psuje. Ale nie ma takiej władzy, która nie psuje. Prawda? Ale ta jego czystość, prorok zazwyczaj jest czystym człowiekiem, przezroczystym. On jest tylko głosem, tylko wielkim głosem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I tutaj słuchając intensywnie Pawła Śpiewaka, chciałbym pociągnąć jedno zdanie, że ksiądz Jan Zieja miał w sobie ból, że my ludzie, ale on sam również o sobie mówił, jesteśmy daleko od Ewangelii. Ta druga książka, właściwie ta pierwsza, nazywa się Życie Ewangelią. Panie Jacku, jak wyglądało życie Ewangelią księdza Jana Ziei? Już rozmawialiśmy, nie zabijaj, Kościół ubogi, ale jakie to było to pana spotkanie z nim i odkrywanie, że on, to jest banalne powiedzenie, życie Ewangelią, ale nie jest banalne. Zanim do tego przejdę, bardzo ważnego pytania, to chciałem powiedzieć jedną rzecz w nawiązaniu do tego, co mówił Paweł. Otóż ksiądz Zieja był zanurzony w kulturę żydowską. Od bardzo wczesnych lat myślał o tym, żeby... Było to myślenie lat 20., 30. Bolało go między innymi to, że Żydzi nie poszli za Jezusem. W związku... Było to myślenie tamtych lat, były rozmaite inicjatywy. Teraz po pontyfikacie Jana Pawła II, przede wszystkim po Shoah, inaczej na te sprawy patrzymy, ale on myślał o tym, że należy wejść w kulturę żydowską i Żydów nawracać, żeby się w ten sposób dopełniały się czasy, tak jak jeszcze mówił o tym święty Paweł. W związku z tym przez jego życie przewija się bardzo wiele osób, chrześcijan pochodzenia żydowskiego, ale także Żydów, którzy byli w religii do tego stopnia, że w filmie, nie mieliśmy okazji tego fragmentu obejrzeć, ale mając maszynę do pisania z hebrajskimi czcionkami, napisał hebrajską modlitwę do Matki Bożej, bo uznał, że ona jako Żydówka, no to należy do niej się zwracać w języku, który ona rozumie. A tę maszynę przysłał mu człowiek z Chicago, który trafił do księdza Ziei przez innego naszego wspólnego i z Pawłem i moim przyjaciela Staszka Krajewskiego, człowieka ze środowiska dosyć licznego Żydów polskich, którzy z powodów rodzinnych odeszli daleko od wiary, a później do tej wiary judaistycznej, do religii mojżeszowej powrócili. I otóż pojawił się w Polsce pan z Chicago, który szukał 36 sprawiedliwych. Istnieje taki pogląd, wyrażony przede wszystkim w traktatach kabalistycznych, że istnienie świata podtrzymuje tych 36, inni mówią 30 sprawiedliwych, no i nieważne. W każdym razie pewna liczba musi być sprawiedliwych, żeby świat w ogóle istniał. I on z jakiegoś powodu uznał, że ksiądz Zieja, bardzo zaangażowany w akcję ratowania Żydów podczas okupacji, o czym jeszcze nie mówiliśmy. I tak jak, to nie tylko, że Władysław Bartoszewski miał mówić o tym, co
siedział w Oświęcimiu. On miał działać. On miał działać, ratując tych, którzy są najbardziej zagrożeni. A najbardziej zagrożeni byli Żydzi. Ksiądz Zieja też nie został sprawiedliwym wśród narodów świata. Jakoś tak się stało, że nikt o tym nie pomyślał. Niemniej w wielu źródłach są wymienione nazwiska osób, które on ratował, którym pomagał w czasie okupacji. I ten pan z Chicago, bodaj Lewin się nazywał, uznał, że odwiedzi wszystkich 36 sprawiedliwych, przekona się, że są oni na posterunku. I tak trafił do księdza Zieje, rozmawiali jak brat z bratem, a potem przysłał mu tę maszynę z czcionkami hebrajskimi. I myślę, że to też jest bardzo ważny rys jego proroctwa. On to proroctwo czerpał nie tylko z Ewangelii, ale także ze Starego Testamentu. I właśnie chrześcijaństwo ciągle się odradza, właśnie wracając nie tylko do Ewangelii, ale wracając także do swoich judaistycznych korzeni. Wróćmy już do tego pytania o ten radykalizm Ewangelii, ale chcąc jak gdyby jeszcze skomentować ten cały wymiar księdza Zieje i też przyjaźni z wieloma Żydami, to w tej książce jest taki obraz, który dla mnie, kiedy ją pierwszy raz czytałem, był bardzo ważny, kiedy ksiądz Zieja odprowadza na dworcu w Warszawie swoich przyjaciół, Żydów, do tego hasydów, czyli ubranych w długie hałaty, bo wyjeżdżają do Palestyny. A on jest w sutannie, nie tak jak ja dzisiaj mogę sobie przyjść, bo ksiądz w tamtych czasach musiał chodzić zawsze w sutannie. I ci hasydzi zaczynają tańczyć na tym dworcu i on tańczy razem z nimi. I to było, w tej książce zresztą to pada, całkiem niezłym zgorszeniem. Ksiądz katolicki w sutannie tańczący z hasydami. I tu zrobię taką wielką klamrę. Nasz zakon ma 800 lat, dominikański. Początek zakonu to jest Langwedocja i to jest taki klasztor, który święty Dominik, nasz założyciel, założył najpierw, zanim myśmy powstali jako zakon męski, założył klasztor sióstr dominikanek. Ja kiedyś byłem parę razy, ale jak pierwszy raz byłem w tym klasztorze w Pruil, to siostry dominikanki z różnych części świata w czasie mszy świętej po komunii dokładnie taki sam taniec hasycki wykonują. Wychodzą przed ołtarz, kładą ręce na barki i tańczą w koło. I mi się to właśnie w tym momencie przypomniało, jak Zieja, odprowadzając swoich przyjaciół, zatańczył z nimi na dworcu w latach 20. czy latach 30. Ale wróćmy. Ja tylko powiem, że to byli jego koledzy, skąd on się tam wziął, bo on studiował właśnie judaistykę u Majera Bałabana. To był jeden z trzech, czterech najwybitniejszych historyków historii Żydów polskich i słuchał jego wykładów, no i na wykładach poznał właśnie tego wyjeżdżającego do Palestyny. To taki ważny rys, te studia jego judaistyczne. Ale jakby pan rozumiał to jego pojęcie radykalizmu ewangelicznego? Znaczy, musiałbym tutaj przeczytać całą Ewangelię. On po prostu tym żył na co dzień. Jest taka książeczka jego też bardzo cenna, którą mam z jego autografem, Światłość Świata. I to jest taka właśnie na podstawie historia Jezusa opisana słowami, cytatami z Ewangelii, z objaśnieniami. I on nad każdym tym zdaniem medytował i brał je dosłownie. Po prostu no nie mogę opowiedzieć całej Ewangelii. No, ubóstwo, bezgraniczna miłość bliźniego. To wszystko, co znamy z Ewangelii. A co do takiej postawy nieskończonej też
ufności, pewnej naiwności do człowieka. Już w trakcie naszych znajomości, w trakcie nagrywania tych rozmów z nim, przyszli do niego kiedyś, on mieszkał u sióstr Urszulanek Szarych, to zresztą też wielki rozdział jego życiorysu, przyjaźń z matką Leduchowską, założycielką Urszulanek Szarych, praca na Polesiu. I w każdym razie mieszkał tam takie małe mieszkanko, opiekował się panią, która była... Poznał ją wcześniej, która straciła męża, była wdową i była przykuta do łóżka. I przyszli do niego jacyś ludzie, którzy podawali się za hipisów i go dokumentnie ze wszystkiego okradli, ale to nie była kradzież. Oni po prostu brali jak swoje, a ksiądz ja nawet temu się nie sprzeciwiał, więc była taka jakaś w nim też taka dziecinna, powiedzmy, naiwność. Nie zabrali tylko 10 dolarów. A przychodzę, no bardzo tym się zmartwiłem, a on mi nic nie szkodzi. Właściwie to te rzeczy wszystkie były dla mnie tylko obciążeniem, ale zostało mi 10 dolarów, bo jakoś ich nie wzięli. To wiesz co, weź te 10 dolarów, przekaż się na Solidarność. No bo dobrze by było. Była epoka właśnie lata 80, więc ta Solidarność wbrew różnym mitom nie otrzymywała miliardów dolarów z Zachodu. No w każdym razie gdzieś te 10 dolarów trafiło. W życiu księdza Jana Zieli na przestrzeni kilkudziesięciu lat były takie dwa momenty jego sympatii, ale też bezpośredniego zaangażowania w dwa bardzo ciekawe nurty społeczne, czy nawet polityczne. On pochodził z rodziny chłopskiej i sympatyzował z całą częścią PSL-u nazywaną Wici, która była i lewicowa, i antyklerykalna. I tu chciałbym zapytać, co go łączyło z tym wymiarem. Ale potem chciałbym przeskoczyć i drugi taki moment. Ksiądz Jan Zieja był jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników. Po kilkudziesięciu latach w jego życiu pojawia się drugi taki moment zaangażowania. I to nie jest dla mnie jedno i drugie zaangażowaniem politycznym, ale to jest coś, co zresztą mieszkający tutaj kilkadziesiąt kilometrów stąd na Suwalszczyźnie Bogdan Cywiński opisał w swojej książce Rodowody Niepokornych, że to dla mnie właśnie ksiądz Zieja nie tylko niewygodny, ale w takim najbardziej chrześcijańskim znaczeniu słowa niepokory w stosunku do zła. Jeśli można parę słów o tym zaangażowaniu właśnie w Wici i potem pokora. Ono z ruchem chłopskim był związany jeszcze jako licealista. I jakoś tak się stało, znaczy szedł w stronę tego radykalizmu, właśnie ewangelicznego radykalizmu. Bardzo podobały mu się pomysły uwłaszczenia chłopów, prawda, reformy rolnej. Jednocześnie angażował się, spierał się z tymi przedstawicielami nurtu bardzo, rzeczywiście bardzo silnie antyklerykalnego w Wiciach. On to tłumaczył zresztą, że ten antyklerykalizm Wici wynikał trochę z postawy hierarchii kościelnej, która tych Wici nie lubiła, była związana raczej z klasami posiadającymi. I w związku z tym, z dworem, mówiąc w cudzysłowie, w związku z tym instytucjonalny Kościół był stroną atakującą. To nie do końca prawdziwie. Potem zresztą część tych wiciowców po wojnie dosyć nieciekawą rolę odegrała, bo właściwie
rozwalili PSL, rozwalili Ruch Ludowy i sprzymierzyli się z takimi najbardziej twardogłowymi komunistami. Ale to on jakoś nie rozpatrywał tego pod kątem politycznym. Radykalizm teraz i podobnie było z Komitetem Obrony Robotników. Zresztą trafił do Komitetu Obrony Robotników przez Wojtka Ziemińskiego. On wszystkich tych korowców, swoich kolegów nazywał zdrobniałymi imionami i Wojciech Ziemiński był raczej przedstawicielem nurtu prawicowego, potem był współzałożycielem Robcia. I on wciągnął księdza Zieję w inicjatywę bardzo ważną, o której mało się pamięta. Mianowicie w roku 17 września 1974 roku, czyli w 25. rocznicę wkroczenia wojsk bolszewickich do Polski w 1939 roku, co prawda oznaczało praktycznie koniec państwowości polskiej, ksiądz Zieja, poproszony właśnie przez Wojciecha Ziemińskiego, miał homilię w katedrze świętego Jana w Warszawie. Prorok, bo mówiliśmy o prorockim darze księdza Zieje, prorok wyprzedza swoje czasy. Była to homilia prorocka. Ja tylko przypomnę, ona, 17 września. Tak. Ona była zwrócona do Rosjan, ale zwrócona była z pełną miłością, ale zwrócona była w ten sposób, że pamiętajcie o tym, że między nami a wami są narody, są Litwini, są Ukraińcy, są Białorusini. On właściwie jako pierwszy podniósł to, co dla nas jest teraz oczywiste, sprawę tożsamości tych narodów, które są między Rosją a Polską. I bardzo potem Adam Michnik mi opowiadał, że pobiegł do Jana Józefa Lipskiego, cały rozgorączkowany z tekstem tej homilii, mówi, co wspaniałe, ale przecież on to wywołał wobec siebie zagrożenie, co jest bardzo niebezpieczne. A Jan Józef Lipski mówi, co mogą mu zrobić? Ma tam 70 parę lat, rozróżnik serca, co do więzienia go zamkną, już jest na to za stary. No, wiele było takich prorockich, wyprzedzających swój czas. I to zawołanie, to samo było pokazane było dosyć dobrze w tym filmie fabularnym. Jego praca wśród Niemców właśnie w Słupsku, kiedy on wzywał, żeby tych Niemców nie nienawidzieć, żeby się nie odgrywać wobec nich za straszne zbrodnie ich rodaków z czasu II wojny światowej. To były rany świeże, jeszcze krwawiące. On podnosił tę sprawę także miłowania Niemców. Myślę, że to też było hen przed orędziem do biskupów polskich, do biskupów niemieckich. On to w praktyce w Słupsku, gdzie tych Niemców traktowano jako po prostu służących niewolników czasem, mówił już o tym. I ta homilia wspaniała, którą wtedy mówił o Litwinach, mówił z tymi stronami, jeśli można powiedzieć, bo jesteśmy w tym sławnym, ostatnio rozważanym przesmyku suwalskim, no ksiądz Zieja pierwsze lata, bo jeździł na Wileńszczyznę do
jako korepetytor i nawet nie mógł wrócić do Warszawy, kiedy wybuchła II wojna światowa. Natomiast ta bitwa, o której mowa była pod Brzostowicą Wielką nad Niemnem, to ta wielka batalia, to całkiem niedaleko stąd się rozgrywała. Proszę Państwa, chcę za chwilę zaprosić Państwa do rozmowy, ale chcę jeszcze jeden temat poruszyć. Tak się składa, że jak się czyta biografię, to człowiek odkrywa czasami rzeczy, których absolutnie nie wiedział. Z tej biografii dowiedziałem się, że ksiądz Jan Zieja, będąc już nie wiem, czy proboszczem, czy wikarem w Pińsku, ochrzcił Ryszarda Kapuścińskiego. Był tym, który udzielił chrztu małemu Ryszardowi Kapuścińskiemu. I Jacek Moskwa to opisuje. Ale chciałbym zapytać, czy potem gdzieś ich drogi się przecięły? Biograf wie dużo, więc nie wszystko zawsze pisze. Ale czy był jakiś moment, gdzie się przecięły drogi Ryszarda? No przecięły się jak najbardziej, bo jego rodzice, którzy byli w tym Pińsku nauczycielami, przyjechali do Warszawy i mieszkali w okolicach Lasek. Ksiądz Zieja też był, nie możemy tej biografii wyczerpać, bo to jest cały wielki rozdział biografii księdza Ziei. On był u początków tego wspaniałego dzieła, ostatnio trochę podupadłego, może nie podupadłego, ale takiego zinstytucjonalizowanego, trochę zbiurokratyzowanego, ale był w tym okresie takim partyzanckim, tej nędzy wielkiej. I potem w czasie okupacji, ja zresztą to zaproszenie za pośrednictwem Marcina Króla skierowane do mnie wynikało z tego, że ja przyjaźniłem się z Laskami, pisałem też książkę o współczesnicielu Lasek Antonim Maryckim, potem o pani Zofii Zuli Morawskiej, która też była tam wybitną postacią. W każdym razie dlatego powstał pomysł, żebym ja księdzem Zieją się zajął. No i Rysiek opowiadał, że pamięta z dzieciństwa, bo przecież był wtedy jeszcze dzieckiem, jak ksiądz Zieja przyjechał do nich, znaczy przyszedł do nich, wysoka postać w sutannie, ciągnął saneczki, a na saneczkach worek mąki. No to takie były. Takie było. Ryszard nie był człowiekiem wierzącym później, więc jakiejś takiej styczności na tej płaszczyźnie o niczym nie mówił. Natomiast no, kiedy książka się ukazała w tym pierwszym wydaniu, był u nas w Rzymie i dużo rozmawialiśmy właśnie o tym. Wtedy się dowiedziałem, że on księdza Zieję go ochrzcił. Oni byli nauczycielami w Pińsku, jego rodzice. Jacek Moskwa przed chwilą wspomniał, mówiąc o Ryszardzie Kapuścińskim, że był człowiekiem wierzącym. Ja jestem jedynym człowiekiem i też jedynym księdzem, który z Ryszardem Kapuścińskim przeprowadził bardzo dużą rozmowę na temat wiary i niewiary. Ta rozmowa ukazała się w mojej książce Duchowe Wędrowanie. Ale nie jest to integralnie rozmowa, tylko jest to taki duży esej, w którym ja właśnie integralnie cytuję teksty wypowiedzi Kapuścińskiego. Wiem zawsze jedną rzecz, że to nie jest takie proste w życiu człowieka. Zresztą ta książka już ma ileś lat, wiem, że część z Państwa ją zna. Kapuściński bardzo piękne fragmenty mówi, znaczy powiem tak, jego serce zupełnie podobnie jak księdza Ziei biło po lewej stronie. No bo serce jest w ogóle po lewej stronie, ale biło po lewej stronie. Ale Kapuściński bardzo ciekawie mi opowiadał, że ile razy, szczególnie w Afryce, przyjeżdżał i rozpoczynał rozmowę z jakimiś bardzo prostymi ludźmi, to mówił, że rozmowa się tak na początku nie kleiła. I oni po prostu tylko czekali na jakieś takie pierwsze sformułowanie i zadawali pytanie, czy ty wierzysz w Boga.
On, jak odpowiedział, jestem katolikiem, to zupełnie się zmieniała rozmowa, tak? I mówię to, ponieważ ja odkryłem to całkiem niedawno, że Kapuściński przyjmował chrzest jako dziecko właśnie od księdza Zieli, to sobie tak pomyślałem, że to byłoby ciekawe kiedyś zestawienie nawet takie eseistyczne tych dwóch postaci, bo ten Pińsk no był taki. Proszę Państwa, czy jest już ktoś, kto chciałby pytać? Ja jeszcze tylko może powiem... Tylko bliżej mikrofonu, bo to się wszystko nagrywa. Ten wątek podnieś. Oczywiście ta granica między wiarą a niewiarą jest bardzo, powiedziałbym, płynna. Nie mówię, że podejrzewa się i licznych kardynałów, że są niewierzący, a na pewno jest wielu niewierzących księży. Natomiast no właśnie takie postacie jak Jacek Kuroń. Tutaj jest ten list w książce mojej, integralnie go cytuję, kiedy ksiądz Zieja wyjaśnia Jackowi Kuroniowi, na czym polega to, że on jest człowiekiem wierzącym. I ta deklaracja jest jakąś kropką nad i, kiedy on w tym filmie i potem to w książkach też cytowałem, kiedy dzięki niemu mówię, że jestem chrześcijaninem, powiadał Jacek Kuroń. W takim sensie, znaczy jeśli się kocha człowiek, w skrócie mówiąc, jeśli się kocha naprawdę głęboko człowieka, to już się jest chrześcijaninem. A reszta to jest, w jakich to jest formach, jak to zbiera, jaką formę językową i duchową, to już jest też sprawa między Bogiem a człowiekiem. Bardzo podobny wątek jest w życiu Gustawa Herlinga Grudzińskiego, który, kiedy jego córka porządkowała jego archiwum, znalazła świadectwo jego chrztu. On pochodził z rodziny żydowskiej, ale tradycję żydowską właściwie w dużej mierze odrzucał. Natomiast chrześcijaninem nie był, natomiast jego córka znalazła świadectwo pisane w języku włoskim, był ciężko chory na tyfus, przyjechał z Bliskiego Wschodu, oni tam znaleźli się we Włoszech i zachował ten dokument jako formę przynależności jednak do Kościoła, jako człowiek ochrzczony. Ale przecież to kiedy mówimy o wydawnictwie tutaj prowadzonym przez ojca do Tomasza, to przecież Herlinga Grudzińskiego bardzo głębokie książki były wydawane przez wydawnictwo w drodze. I potem na przykład o takim opadaniu jak Drugie Przyjście, to zakonnice piszą doktoraty. Bo to jest jeden z niewielu w każdym razie pisarzy polskich wybitnych, który podjął tematykę Eucharystii, ale właśnie nie w takim konfesyjnym wymiarze, tylko głębokim, zastanawiając się w ogóle nad sensem tego wszystkiego. Miał te wspaniałe rozmowy z wymianę listów z nieodżałowanym arcybiskupem Życińskim. Obiecywaliśmy sobie, bo dosyć pracując we Włoszech, dosyć się z nim zbliżyłem, obiecywaliśmy sobie, że należałoby to w jakiś sposób kontynuować, bo on jednocześnie polemizował z papieżem. Bardzo fascynował go Jan Paweł II, ale jednocześnie trzymał Herlinga na dystans. Także
najciekawsza jest, bo już przejdziemy do seansu pytań, ale najciekawsza jest ta sfera, która jest pośrednia między wiarą a niewiarą. I to, bo jeśli człowiek deklaruje się jako niewierzący, to znaczy, że już wierzy, bo coś odrzuca, w jakiś sposób się określa wobec tej wiary. I tam właśnie na tym polu działał ksiądz Zieja, modląc się i odprawiając mszę także za Bolesława Bieruta, bo matka Marcjanny Fornalskiej, partnerki Bieruta, do niego trafiła z taką prośbą, żeby odprawiać za Bieruta, i odprawiał też za Bolesława Bieruta, skądinąd postać jednoznaczną, że pewnie. Jeśli Państwo pozwolą, to zanim przekażę ten głos, takie dwie bardzo króciutkie refleksje. Jesteśmy w dworku nazywanym dworkiem Czesława Miłosza, ale dworkiem, który niesie pamięć Czesława Miłosza. I tutaj parę lat temu z Krzysiem Krzyżewskim żeśmy komentowali przez 2-3 dni traktat teologiczny Miłosza. Traktat, który napisał bardzo stary już człowiek, nie wiem, czy był dobrze po 80, nie wiem, czy nie miał nawet 90 lat. I w tym traktacie jest taki fragment, który mówi o tym, że to nie jest tak, że ja jestem wierzący, a ktoś inny jest niewierzący. Tylko że wiara i niewiara przechodzi przez moje serce i przez moje życie. I Miłosz mówi, ja czasami wierzę, a czasami nie wierzę. I to jest, myślę, taki komentarz do tego, co tutaj Jacek Moskwa mówi. A druga rzecz, ja jestem uczniem profesora Jana Błońskiego. Ja studiowałem i zajmowałem się literaturą i teologią. Zajmowałem się kompletnie dzisiaj zapomnianym polskim pisarzem, a jeszcze lepszym polskim krytykiem literackim, Andrzejem Kijowskim. Andrzej Kijowski, który był kolegą zresztą Jana Błońskiego i razem z Flaszenem byli w trójkę uczniami wielkiego krytyka i historyka literatury Kazimierza Wynki. Andrzej Kijowski moim zdaniem napisał dwa bardzo ciekawe, uważam, jedne z najciekawszych esejów w języku polskim, które dotykają tego problemu, który tutaj padł, wiary i niewiary. Jeden esej nazywa się właśnie Wiara i niewiara w życiu Polaków, a drugi się nazywa Dopiski do wyznań świętego Augustyna. I ja się bardzo cieszę, że chcąc pokazać postać księdza Jana Zieji, właśnie tutaj na koniec Jacek Moskwa pokazał, że on był człowiekiem, który wyprzedzając, bo tak prorocy często, wyprzedzając też swoją epokę bardzo mocno, był właśnie takim, że funkcjonował na takim, no właśnie pograniczu, Krzysiu, pograniczu, tylko pograniczu nie geograficznym, nawet nie kulturowym, ale i pograniczu geograficznym i kulturowym, ale też na pograniczu duchowości, która niekoniecznie musi przejawiać się w konfesyjności, która niekoniecznie musi dlatego tak blisko z Jackiem Kuroniem, który o tym mówił. Proszę Państwa, zapraszam. My jeszcze zawsze możemy. Wiem, że pierwszym jest najtrudniej, ale krótkie pytania czy krótkie refleksje, bardzo proszę. Krzysztof Krzyżewski podchodzi. Bo tak, na początku chciałem się odnieść do tego, co od czego rozpoczęliście, czyli nie zabijaj Ziei, bo to jest w ogóle temat, który ja od wielu dni studiuję, czytając go i czytając to, co Jacek Moskwa o nim napisał, bardzo dla mnie ważny. I tam znalazłem, Tomku, dobrze, że powiedziałeś, radykalny pacyfizm. Bo znalazłem wypowiedzi księdza Ziei, który mówi, że on jest absolutnie nie jest pacyfistą. To znaczy, u niego ten stosunek jest jakby z innego wymiaru. Tak? Pacyfizm, to my możemy rozważać, co jest dobre, co nie budzi agresji, prawda? Jakie strategie przyjąć w
wobec przemocy i tak dalej. On mówi, że to są jakby ziemskie sprawy i to, co on przyjmował, to jest w ogóle bez pytania to, co mu Bóg nakazuje. Tak? To znaczy w jego... Gdybyśmy wyobrazili sobie, bo to jest bardzo dramatyczne z jego strony, tego, który przeszedł wojny, przeszedł tych chłopców z szarych szeregów i tak dalej. Gdybyśmy sobie wyobrazili sytuację, że tutaj się pojawia taki wojownik z Buczy, prawda, czy jakiś Breivik i zaczyna do nas strzelać po kolei, od dzieci zaczynając, bo od najsłabszych teraz biorą na cel głównie, to siła jego, który by nie sięgnął po broń i nie zatrzymał, nie zabił, tego bierze się stąd, że jest wiara w życie wieczne, jest jakieś ostateczne przykazanie, że my się za chwilę tam spotkamy i to nie jest, absolutem nie jest obrona naszego życia tutaj. Tak? Czyli wzięcie na siebie takiego ciężaru dopiero mówi o jego nie zabijaj, prawda? Żebyśmy też zrozumieli. I dlatego jest ta sfera, o której Jacek Moskwa mówi, że to jest autonomiczny wybór każdego z nas. I on nigdy nie przekonywał nikogo do tego, żeby robili co innego. To jest jakby sprawa naszego sumienia. Dużo by o tym mówić, ale to jest rzeczywiście bardzo... Znaczy bez tej radykalnej wiary w życie wieczne, prawda? Ta jego postawa byłaby znowuż niemożliwa, prawda? W jakiś sposób. Ale chciałbym zapytać Jacka Moskwę, bo wracając do pytania Tomka o ten jego niewygodność jako księdza, że tam się jeszcze skrywa w tym, co pan, panie Jacku, pisze i co wynika z jego rozmów i tak dalej. Taka postawa ziei, która trudno się mieści w ortodoksji katolickiej, również pod tym względem, że jakby on nie za bardzo przylegał do tych podziałów religijnych na katolicyzm, na inne odłamy wyznaniowe i tak dalej. Jeżeli dobrze rozumiem Zieję i tą jego głęboką, radykalną ewangeliczność, to jest też taka postawa, która jakby wychodzi poza te podziały, że jest, że i to jego spotkanie czy z hasydami, czy z kimkolwiek innym ma też tutaj jakby jakieś swoje źródło, że jest coś jednego, wspólnego. Czy o to bym chciał spytać, o jego taką postawę, która jakby wymyka się takiej wyznaniowej ortodoksji, czy to katolickiej, czy jakiegokolwiek innego wyznania. Jak to było z Zieją, panie Jacku? No, on miał takie... przepraszam. On miał takie bardzo proste podejście do tych spraw. Wierzysz w Jezusa, toś mi brat. Czyli po prostu jeśli ktoś właśnie wierzy w postać Jezusa Chrystusa, no i to jest jego bratem, jest jego współwyznawcą. Uważał podziały wyznaniowe, zwłaszcza w obrębie chrześcijaństwa, ale także w obrębie tych religii monoteistycznych za obrazę Boga. Pamiętam taki moment, żeśmy słuchali Radia Watykańskiego, kiedy Jan Paweł II przemawiał do młodych muzułmanów na stadionie w Casablance, gdzie padły, no, mówił, że wierzymy w jednego Boga, i ksiądz ja płakał, bo on chętnie płakał, mówi, no nareszcie ktoś to powiedział, że wierzymy w jednego Boga, a jednocześnie ja sam jako dziennikarz w Watykanie, korespondent, kiedy tam sprawozdawałem, że Jan Paweł II pocałował Koran, to po prostu całe rozpętało się pandemonium polemik rozmaitych, że nie mógł, bo to jest księga szatańska. Otóż nie, Jan Paweł II traktował to jako świętą księgę tego
wiary w tego jedynego Boga, którego my wierzymy i muzułmanie wierzą, i którego wierzą także Żydzi. Także ten jego ekumenizm był bardzo szeroki i to, że ten pan z Chicago przyjechał i szukał sprawiedliwego, to jakoś to się, którego istnienie, obecność podtrzymuje istnienie świata, to właśnie to wszystko się w tym mieści. W tym, że jest wiara w Boga jest coraz rzadszym chyba zjawiskiem na świecie. W związku z tym powinniśmy być solidarni, zwłaszcza w tym wśród tych, którzy wierzą w tego Boga biblijnego.